50% planów w miniony weekend wykonały siatkarki klubu sportowego Częstochowianka. Podopieczne Anity Krzyczmonik rozegrały bowiem dwa mecze drugiej rundy play-off przeciwko PLKS-owi Pszczyna. W sobotę Czanka wygrała 3-1. Dzień później w takim samym stosunku triumfowały rywalki. Wczoraj w zupełnie innych nastrojach schodziliśmy z sali, zadowolone, wręcz w euforii, bo te 50% zrobiłyśmy z tego planu. No dzisiaj Pszczyna absolutnie ciepła, lepszym zespołem. Nawet myślałam, że może gdzieś tam przełamią się dziewczyny po tym trzecim secie, ale no to my się same z sobą męczyłyśmy. Ten blok nie funkcjonował tak jak trzeba i rzeczywiście po tych przerwach gdzieś tam brak wyciągania tych wniosków. Po drugim meczu wiele powodów do radości miały podopieczne trenera Pawła Wrzeszcza, które po raz pierwszy w tym sezonie zdołały pokonać drużynę z Częstochowy. Zagraliśmy bardzo dobre zawody. Wczoraj co prawda uciekły nam dwa sety, byliśmy blisko na tiebreak. Dzisiaj wygraliśmy po bardzo twardej, ciężkiej walce i tu chwała dziewczynom, że podjęły walkę na drugi dzień. Ja myślę, że po prostu fajnie nam się gra z zespołem Częstochowy. Dwa razy przegraliśmy 3-2 w rundzie zasadniczej, prowadząc 2-1. No i zmobilizowaliśmy się, mówiliśmy w szatni, że musimy się odkuć za te dwie porażki w rundzie zasadniczej i udało nam się wyrwać jedno zwycięstwo. Mamy ten handicap, że mamy teraz dwa mecze u siebie. Czego zabrakło Częstochowiankom w drugim starciu, by ponownie cieszyć się ze zwycięstwa? U nas przede wszystkim nie było kończącego ataku w pierwszych piłkach. Przyjmowałyśmy przyjęcie, było fajne i wczoraj, i dzisiaj. Wczoraj był ten kończący atak, dzisiaj już go nie było. No, dziewczyny z Pszczyny rzeczywiście na kontrach wszystko wyciągały i w obronie. U nas właśnie nie było współpracy blok-obrona, blok się gubił bardzo. No dlatego ta obrona też się gubiła, no i niestety tak wyszło. Częstochowianka z PLKS-em Pszczyna mierzyła się w tym sezonie już 4-krotnie. Czy któraś z drużyn będzie potrafiła zaskoczyć rywalki czymś nowym? Już znamy się jak łyse konie. I ta poprawa to są małe niuanse. Naprawdę i dyspozycja też dnia czasami też decyduje o tym. Więc no, trzeba coś wymyślić, żeby rzeczywiście ten przeciwnik był zaskoczony, a nie rutynowo, tak jak zawsze, w tej samej taktyce. No zobaczymy, musimy przejrzeć sobie przede wszystkim te mecze z tych dwóch dni, przeanalizować i zrobić trening pod kątem poprawy właśnie tych elementów, które gdzieś tam zaszwankowały dzisiaj. W rywalizacji toczonej do trzech zwycięstw jest remis 1-1. Kolejne spotkania 23 i 24 marca w Pszczynie.